niewielki zespół izraelskich naukowców twierdzi, że w ciągu kolejnego roku będą mieli lek na raka. Jeśli przypuszczenia naukowców okażą się prawdą, zmieni to światową medycynę. Zespół nie tylko twierdzi, że będzie mieć kompletny lek na raka, ale również, że będzie on tani i bez skutków ubocznych. Dan Erde, przewodniczący zarządu Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd., powiedział: "Wierzymy, że w ciągu roku uda nam się stworzyć kompletny lek na raka." Spółka powstała w 2000 roku w Rehovot. Pracuje nad odkryciem i rozwojem terapeutycznych peptydów. Nasz lek na raka będzie działał od pierwszego dnia przez kilka tygodni. Nie będzie mieć efektów ubocznych lub będą one minimalne, za o wiele niższą cenę, niż sposoby leczenia, które są obecne na rynku. Nasze rozwiązanie będzie zarówno ogólne, jak i osobiste, mówi Erde. Lek, nazwany Mutato, opisywany jest jako antybiotyk na raka. Jerusalem Post podaje, że Mutato opiera się na technologii SOAP. W ich artykule czytamy: naukowcy wprowadzają do bakteriofaga DNA kodowane białko, jak przeciwciało wirusa, który atakuje bakterie. Białko wtedy pojawia się na powierzchni bakteriofaga. Naukowcy mogą wykorzystać to do badania interakcji z innymi białkami, sekwencjami DNA i małymi cząsteczkami. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem szacuje, że rak przyczynił się do 9,8 miliona zgonów w 2018 roku. 1 na 5 mężczyzn oraz 1 na 6 kobiet zachoruje na raka w którymś momencie swojego życia. Nowotwory to druga wiodąca przyczyna śmierci, ustępująca tylko chorobom sercowo-naczyniowym. Dr Ilan Moret, dyrektor generalny AEB, powiedział dziennikarzom: hamowanie komórek zwykle wpływa na fizjologiczną ścieżkę, która sprawia, że rak dalej się rozwija. Mutacje w komórkach lub w ich fizjologicznych ścieżkach mogą sprawić, że te nie będą miały związku z nowotworową naturą komórki i w efekcie atakujący je lek będzie nieskuteczny. Mutato z kolei używa kombinacji kilku peptydów nakierowanych na raka w stosunku do każdej komórki raka w tym samym czasie, w połączeniu z silną toksyną peptydową, która zabija komórki pojedynczo. Wykorzystując 3 nakierowane peptydy w tej samej strukturze wraz z silną toksyną, upewniliśmy się, że mutacje nie będą wpływać na leczenie. Komórki rakowe mogą mutować w taki sposób, że docelowe receptory są odrzucane przez nowotwór. Prawdopodobieństwo kilku mutacji, które zmieniłyby wszystkie receptory w tym samym czasie, dramatycznie zmniejsza się odwrotnie proporcjonalnie do ilości wykorzystanych celów. Zamiast atakować receptory po kolei, atakujemy po 3 naraz. Nawet nowotwór nie jest w stanie zmienić 3 receptorów w tym samym czasie. Leczenie przy pomocy Mutato będzie dopasowane indywidualnie do każdego pacjenta. Co więcej, chory będzie mógł przestać brać lek zaledwie po kilku tygodniach, w przeciwieństwie do obecnych sposobów, które wymagają przyjmowania leków do końca życia. Niesamowite wieści. Czekamy, jak rozwinie się sytuacja.